jestem aktywistą permakulturowym, jest to określenie. Jestem też założycielem ekowioski Truskawkowe Pola. Przyjechałem tutaj poznać fajnych ludzi i wesprzeć ważną rzecz, ważny temat, ważną ideę. Jest dla mnie życiem, prawdziwym jedzeniem, niezależnością. Jest tym, co chcę też robić. Sam chcę coraz więcej wytwarzać swojej żywności. Chcę wymieniać się tą żywnością, zarówno w naszej grupie truskawkowej, jak i poza tą grupą. Szukam też innych źródeł dostępu do dobrej żywności u lokalnych rolników przede wszystkim. Dlaczego ekowioski w Polsce nie działają? Dlaczego ich praktycznie nie ma? To jest to, że ludzie uwielbiają sobie wymyślać regulaminy, segregować się, że my tu przejmujemy tylko takich i osiedlimy się tylko i wyłącznie, jak będziemy mieli, nie wiem, hektar na osobę, drzewa takie i ludzi przyjmiemy tylko, nie wiem, modlących się do tego owego, jedzących to i to i do łóżka chodzących z tym a tym. Nie, to jest taki pierwszy problem. No, drugi problem jest taki z tego, co obserwuję, że ludzie też nie mają trochę odwagi pójść dalej. Jest dużo ludzi, bardzo dużo ludzi, którzy chcieliby, natomiast nie robią tego. Zatrzymują się na poziomie tego Facebooka i nie idą dalej. U mnie zaczęło się to akurat od dzieci i ich żywienia, notabene. Ten cały mój, cała przygoda z permakulturą, która dla mnie jest tą główną ideą, a zaczęła się od dziecka, jak dziecko pierwsze nasze zaczęło jeść pokarmy stałe, no okej, my jakoś zawsze dbaliśmy o to, żeby się w miarę okej odżywiać, natomiast no to było na zasadzie okej, no ja jeszcze mogę sobie zjeść tego pomidora ze sklepu, ale kurde, mam to dać swojemu dziecku? I w momencie okej, robimy grządki, idziemy na całość, nie? No i tak pomału od tej jednej grządki skończyło się na ekowiosce. To był ten trigger, nie? Natomiast co potrzeba? No potrzeba zacięcia wiedzy, środków jakichś też, bo też jest jakiś kolejny problem. Ludzie się czasem rzucają, budujemy coś tam, a nie potrafią, nie mają wiedzy i nie mają na to siana i generalnie to się rozpada.